Cześć, pamiętacie mnie? To ja, Anielka. Dzisiaj wysłuchacie kolejnej części lekturki z Bożej Chmurki. Max, jak każde dziecko, chodził do szkoły. Dziś pastor zdecydował, że skoro jestem już u nich kilka dni, także powinienem rozpocząć naukę. Nawet się ucieszyłem. Miałem ochotę zobaczyć moją szkołę sprzed 250 lat. I powiem wam, że takiej szkoły to ja się zupełnie nie spodziewałam. Pastor Benjamin spiął komplet książek skórzanym paskiem i przewiesił mi go przez ramię. Były ciężkie, jakbym nosił kamienie, więc ledwo dotarłem do szkoły, choć wcale nie było do niej daleko. A jak zobaczyłam szkołę, takiego czegoś to ja nigdy w życiu nie widziałem. W ponurej sali w trzech rzędach stały ławki, a przy nich krzesła. Na blatach ustawione były dziwne słoiczki, a w nich zamoczone wielkie pióra. Co to za indiańskie dekoracje, pomyślałem, ale zanim zdążyłem zapytać, Max poinformował mnie, że to kałamarze, a w środku jest tusz, w którym moczy się pióro, aby móc notować. Pisaliście kiedyś czymś podobnym? Zdecydowanie łatwiejszy w obsłudze jest zmazywalny długopis z gumką, którego normalnie używam w mojej szkole. Usiadłem niepewnie w ostatniej ławce i w tym samym momencie do klasy weszła starsza pani. To nasza nauczycielka, wyjaśnił mi kolega. Wyglądała przerażająco. Na nosie miała wielkie okulary, a jej twarz była bardzo chuda i blada. W lewej ręce trzymała długi kij, którym rytmicznie uderzała w prawą dłoń, dając sygnał do rozpoczęcia lekcji. Gdy zaczęła pisać na starej tablicy białą, skrzypiącą kredą, nagle do klasy wpadł spóźniony i zdyszany Werner. Poznałem go, gdy czekaliśmy na wojsko. Belferka zmierzyła go surowym wzrokiem i bez słowa wskazała miejsce do siedzenia. Werner zamachnął się tak mocno swoimi książkami, że siadając przewrócił kałamarz i wylał na podłogę cały atrament. Profesorka wymownie chrząknęła, jakby dawała Wernerowi sygnał, że należy posprzątać. Chłopak chyba jednak nie zamierzał tego zrobić, bo spokojnie rozglądał się po kątach, skutecznie omijając wzrok nauczycielki. Chwilę spokojnie posiedział, po czym zaczął skrobać piórem na kartce wyrwanej z notatnika, zwinął ją w kulkę i z rozmachem rzucił w moim kierunku. Nauczycielka niestety zauważyła to, podeszła do mojej ławki i z impetem zabrała papierową przesyłkę. No ładnie, mam przeklapane od pierwszego dnia szkoły. Werner wkrótce miał mieć jednak jeszcze bardziej przeklapane, bo kiedy dostaliśmy do wykonania zadania matematyczne, on nagle gwałtownie pociągnął za warkocz swoją koleżankę z ławki przed nim, szepcząc, żeby pomogła mu w zadaniu. Dziewczynka poderwała się z miejsca i wrzasnęła, a on dostał po twarzy jej rozpędzonym warkoczem. Teraz miarka się przebrała. Nauczycielka wyciągnęła Wernera na środek klasy, po czym z całej siły uderzyła go kijem w otwartą dłoń. Musiało boleć, bo chłopak aż zasyczał pod nosem. Może to nauczy cię uprzejmości, krzyknęła. Od rana broisz i psocisz. Nie znasz słowa przepraszam, ale z nieuprzejmością do koleżanki to zdecydowanie przesadziłeś. Cała ta sytuacja z uderzeniem, która absolutnie nie mogłaby się wydarzyć w mojej szkole i w moich czasach, siedziała mi w głowie do końca lekcji. W naszej szkole, gdy ktoś coś przeskrobie, rodzice dostają informacje o tym przez e-dziennik i nierzadko są wzywani do szkoły, a tutaj lanie załatwia sprawę na miejscu. Kiedy wróciliśmy do domu, opowiedziałam o całym zdarzeniu pastorowi, dochodząc do wniosku, że Werner nie był ani zbyt uprzejmy dla nauczycielki, ani dla koleżanki. To prawda, przyznał mi rację pastor.
a uprzejmość to bardzo ważna cecha. Kiedy nie jesteśmy uprzejmi, możemy być pewni, że nie będziemy też lubiani. Pan Jezus zawsze i do każdego odnosił się z szacunkiem i uprzejmością. Dobrze traktował także tych, którymi inni gardzili i stawał w ich obronie. Na przykład, gdy ludzie chcieli ukamieniować pewną kobietę za popełniony przez nią grzech. Po czym wziął do ręki dobrze mi już znaną kiść winogron. Oderwał z niej kulkę i pokazał mi ją mówiąc: to jest uprzejmość. Jeśli oderwiemy ją od kiści, czegoś na niej brakuje, a my, wybierając kiść, zwykle sięgamy po tę najpełniejszą i najdorodniejszą, a nie po taką, w której brakuje jakiejś części. Podzielę się z Tobą ważną zasadą. Zawsze traktuj ludzi tak, jak sam chciałbyś być przez nich potraktowany i mów do nich w taki sposób, jak sam chciałbyś, aby mówili do Ciebie. To mój sekret zjednywania sobie ludzi i poszukiwania przyjaciół. Spróbuj, na pewno szybko znajdziesz nowych kolegów. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia znowu.